Jezu, siostra, ty naprawdę chrapiesz, jakbyś była ten. Jakbyś śniła się o czymś. Siostra. Agata. Agata! O Jezu! Co? Ała. Co, Waleria? Co, Waleria, mnie budzisz? No bo wiesz, bo dzisiaj masz posprzątać w swoim pokoju. Aha, auć. Aha, dobra. Ty idź na wyro, bo ja ten spadnę zaraz z tego wyra. Musisz posprzątać swój pokój. A dlaczego? A dlatego, że ten. Tak ja cię prosiłam, żebyś posprzątała. Co ty gadasz, ty? No! No tak ci przypominam. Jezu, tak ci przypominam. Jakoś ci nie wierzę, wiesz? Wiem. Wiesz co, bo dzisiaj ten. Idę z przyjaciółkami i z przyja... I ten. Idę z przyjaciółmi na wycieczkę do Francji. Do Tygrysi. A ona mówi, że. Ona mi kiedyś powiedziała, że nie ma siostry. Wiesz czemu? Czemu? Bo jej siostra już nie żyje. Co? Jak to nie żyje? Przecież żyje. No wiem, ale no. Ona mi ostatnio mówiła, że 2 lata temu ten. I nie, 1 rok. Rok temu. W zeszłym roku zginęła. Aha. What the fuck? Przecież to niemożliwe. I co, że niemożliwe? Przecież każdy może umrzeć. No i co? No i to, że w ogóle to nic nie pomaga. A, no. Dobra, idę coś przy kompie robić. Waleria, no. Czy ten twój komp się zamulił, czy co? A skąd ja mam wiedzieć? O kurwa, już prawie bym się przewaliła i bym sobie miała miazgę. Siniaka bym miała na nodze. Po prostu będę mieć siniaka na nodze. Ja też bym chyba miała. Aha. Dryt. Dryt. Ktoś dzwoni. Dryt. Ała. Znowu spadłam. Dryt. No nie wiem, który. Dryt. No halo. Siema, Patrycja. Siema, Agata, co robisz? Jestem w domu. Aha. No bo wiesz, bo musisz zaraz wyjść z domu, bo ten. Bo dzisiaj idziemy na wycieczkę. Lecimy samolotem na wycieczkę. Aha, to my samolotem lecimy? No, a co? Nisko tak się pytam. No to ten. Może za 2 minuty ten. Przyjdę. Bo wiesz, bo ten samolot poleci bez ciebie, wiesz? No wiem. No dobra, to co muszę kończyć. Nara. Pa. Muszę tutaj ten. Usadowić się jako. Jezu, wciąż się przewalam, przewalam i przewalam. No. Kurde, czy to jest normalne? Nie. No. Która jest godzina? Już sprawdzam. 19:43. Aha, czyli za ileś tam minut będzie 20. No. Dobra. Ja lecę, nara. Nara. I ogląda telewizję jak coś. Dobra, nara. Nara. Auć. Co Agata mówiła? Że zaraz za 2 minuty przyjdzie. No już, biegnie. Już jesteście. Już jestem. Ło, ale ludu tu, nie? No. Dobra, przedstawcie się, bo ten. No. Agata, Patrycja, Aurora, Cornelia, Antonina, Laura, Eryk, Henryk, Staś i Blight. Ale Blight nie jest w naszym gatunku. No i co, że nie jest w naszym gatunku? Ważne, że jest człowiekiem, jest opiekunką. Dobrze. Dobrze, moje zwierzaczki. Dzisiaj lecimy samolotem do Francji. Ale mnie zajebiście, co nie, dziewczyny? No, no. No, no, no. No, i będzie tam taka mała wiocha, czyli ten Paryż. Paryż to jest miasto, człowieku. Nie jestem człowiekiem, tylko lisem.
Paryż to jest miasto, lisiczko, wiesz? Wiem. No właśnie. A bądź dla mnie miła, dobra? No dobra, będę miła. No i dla wszystkich też oczywiście będę miła. No ja mam nadzieję. Ja mam nadzieję. Blight, kokarda ci spadła. No wiem. Dobra, poprawiłam sobie tą kokardę. Chyba zaraz powinien przylecieć ten samolot. No, masz rację, bo jak się spóźni, to już wiesz, to naprawdę ten... Oj, sorry. Nie chciałam, tak bardzo nie chciałam. No wiesz, co? No. Dobra, zwierzaki, czekamy na samolot, aż przyleci. No ale jak nie przyleci, to co? No to wtedy musimy zadzwonić. A jak ten pilot steruje tym samolotem, to co? To będzie miał wypadek. I trzeba ten... No. Wezwać po policję. Po pogotowie, dobra. Dobra, już leci. Leci statek! Jaki statek? Leci samolot! Wsiadajcie. Jestem tu, żeby ten... Was zawieźć do Francji. Cześć Dominika! Cześć Dominika! Cześć! Ja już cię tak dawno nie widziałam. Gdzieś ty w ogóle była? Przez cały ten czas. Wiesz co, Patrycja, bo ja byłam ten... Wtedy do orto... Byłam w ortopedzie. A przez tak cały czas? Nie przez cały. A, no, już myślałam. Dobra, wskakujcie, bo jeszcze się okaże, że ten, no. Dobra, to ja wskakuję pierwsza. No to ja usiądę sobie na siedzeniu. Patrycja, chodź! Już idę. Poczekaj tylko ten. O, no. Dziewczyny, poczekajcie na mnie. Aha, dobra. Ale fajny globus w ogóle, nie? No. Ale fajny komp też jest. Można sobie coś pozwiedzać. Trochę coś. No. Jeszcze przed gośćmi możemy ten. No. Możemy iść do sklepiku. Już za późno, wiesz, Aurora? No i co, Antonina, że wiem, że za późno? No nie wiem. Dobra. Czekajcie jeszcze na mnie. Nie na Henryka i na Staśka. Dobra. A Blight? A Blight coś się w ogóle nie zmieści. No i co, że się nie zmieści? Może się zmieścić i tak. Dobra. Jestem zwierzaki. Aurora, może się tutaj przesadowić, bo Blight ten chce tutaj być. Dobrze, już się przesadowię, Lauro. Nie musisz mi mówić, co mam robić. Co i jak. Dobra. Wszyscy są? Nikt nikogo nie zapomniał? Nie. Dobra. No to zamykamy ten samolot. Jezu, czemu się tu nie chce zamknąć? Sorry, będzie to trwało wieki, ale no. Tak już jest z tym samolotem. O, proszę bardzo. Dobra. To trzeba dach zamknąć, bo z tym dachem nie będziemy lecieć, nie? No. A ty, Blight, zdejmij tą kokardę, bo ten... No. Chcę tutaj ją połóż. To. Dobra. Jestem ubrana, dobra. Wszyscy są ubrani? Czekajcie. Ta, Patrycja, wszyscy są ubrani. Dobrze. Dobra. No to... Coś z tym dachem, nie tak? Trzeba zamknąć chyba, wiesz? No. No. Czemu się to nie chce zamknąć? O, dobra. Lecimy. Lecimy do niej. Lecimy do tej grysi. Jesteśmy na miejscu. Dobra, proszę się przysadowić. Z tego miejsca. Dobra. Jezu Chryste. Dobra, otwieraj to. No. Dobra, wysiadamy stąd. Spadamy z tego samolotu. No. A gówno mnie to obchodzi, wiesz? Wiem. No. To po co się ten... W ogóle ktoś ci w ogóle pytał o zdanie? Nie. Właśnie. No to bądź cicho, bo ten... No. No właśnie. Dobra, muszę zawołać resztę, bo chyba jest na pewno w samolocie. Dobra. No to jeszcze Aurora została. I Eryk, i Blight. A Blight to gdzie? Skąd ja mam wiedzieć, gdzie? Chyba w samolocie się już wychodzi. Bo jak ten
jak ten samolot poleci ten z nią, to wiesz, to będzie katastrofa i nie będzie, wiesz, no. No, to nie będzie ten. Wycieczki. Dobra, jestem, musiałam ubrać sobie kokardę. Dobra. Dzięki za podróż, Dominika. Nie ma sprawy, Patty. Dobra, ja muszę lecieć. Jezu. Ja muszę lecieć, no. No to leć szybko, nas czekasz. Dobra, dobra, już dobra, nie musicie mówić. Dobra. Dobra. Ja lecę. Para. See you. Poleciał już. Dobra, słuchajcie, bo ten... no, bo jesteśmy przed domem tej tygrysi. No co? No i co, że jesteśmy pod domem tygrysi? No i to Antonina, że wiesz, bo musimy tam wejść do domu, wiesz? Wiem, właśnie. No dobra, no to na co wy czekacie? Idziemy. Dobra. Ej, poczekajcie na mnie jeszcze, dobra? Dobra, spoko. Nie musisz się martwić, że będziesz ostatnia. No. No i co z tego? No i to, że nie wiem co. A Blight na końcu, bo ten... Bo Blight jako ostatnia wyszła z samolotu. Dobra, ty możesz leżeć, bo... Bo ten... No. Bo co? Bo ten... no. Bo ten... Nie będziesz wstać, bo jak tak wstaniesz... O, się przewalisz. Dobra, możesz leżeć, bo ten, no. Dobra, otwieramy ten wigwam. No i możemy ten, no. Idziemy tam. Chodźcie. Już dobra. O Jezu. No chodźcie wszyscy, na co wy tak czekacie, no. Boże święty. Jezu Chryste, dobra. Dobra, jesteśmy na podłodze, jak coś. No i co, że jesteśmy na podłodze? Ważne, że ten, no. Dobra. To ty, Aurora, przeskoczyłaś przez płot. Patrycja też przeskoczyła przez płot. A co ci to w ogóle interesuje, co? Nie wiem, a co? Chyba reszta też przeskoczy przez płot. No i co, że przeskoczy przez płot? Dobra, a gdzie Blight w ogóle? Na dworzu, a co? Się ten... Ogarnęła w końcu, bo ten... No. Dobra, ty możesz... Czekaj. A czekaj, jak ten... Postawić się na ten... Dobra, ty możesz leżeć w ogóle, nie? Bo nie umiesz wstać w ogóle. Dobra. Jesteśmy u tygrysi, no co, to ją budzimy, tak? No, a żebyś wiedziała. No to dobra, no to budź, no. Jezu. Tygrysia, wstawaj! Wow, wow! Co się dzieje? Jesteśmy ten... W Francji. Dzisiaj mamy wycieczkę do ciebie, do Francji. O, siema, jak dawno was nie widziałam. No ja też was... No ja też cię... No, my też ciebie nie widzieliśmy. Coś tak tam długo robiła. No bo wiesz, bo ja też byłam u ortopedy. Ale Dominika też mi tak mówiła. Sterowała pilot... Jakim pilotem? Sterowała samolotem. Ona była pilotką. Ło, naprawdę? Naprawdę, a co? Żeś pytałaś. No, to super, no to wiecie co, bo ten, no. Bo co? Jezu. Bo ten. Zaprosiłam was dzisiaj do Francji. Ja mieszkam w Paryżu, jak coś. No, a nie mówiłam? Mówiłaś, Cornelia, mówiłaś. Przecież nie musi mi mówić. Słyszeliście to? Co? No bo ten, miałam rację. Chyba ja miałam rację, co? To ja już nie wiem, kto to już teraz powiedział, bo... No to ja nie wiem, kto to już teraz powiedział, jak byliśmy w Polsce już jeszcze. No to chyba ja powiedziałam, nie pamiętam. Muszę zobaczyć w filmiku, bo nie wiem już w sumie. Dobra. Dobra, może cię rozgościmy najpierw. No, możemy się rozgościć najpierw. Dobra, się przedstawcie, bo już zapomniałam wasze imiona. Dobra, no to tak. Cornelia. Antonina. Patrycja. Staś. Blight. Laura. Eryk. Henryk. Agata. Aurora. I
Chyba już Laura mówiłam, dobra. Ładne imię macie w ogóle. Ładne imię. Jinx. Macie chyba zajebiste, bo... Które imię zajebiste na przykład? Cornelia, a co? Ło, dzięki wielkie. Proszę. A ty chyba jesteś nowa w mieście. Ja już tutaj byłam w Petkowie od lutego. Aha. A w tym roku? No, a co? Żebyś wiedziała. Aha, dobra. Dobra, no to co? Może ci ten... Co chcesz robić, ale będę stać obiad. Jaki obiad? Chyba oszalałaś trochę, co? Niestety, Patrycja. Takie życie. Dobra. No to... Może lepiej pójdźmy spać, bo jest która godzina? 19:56. A, ok. Dobra, no to idziemy na wyro. Aurora, chodź. Już idę, dar. O. Ale idealna miejscówka na spanko. No, jakbyś chciała wiedzieć, to jest tygrysi wyrko, wiesz? Wiem, no właśnie. Dobra. To ja idę tu, tutaj koło tej torby. Słuchaj, bo ja mam taki sam dom jak ty. Naprawdę? No naprawdę. Ło. No, to się cieszę. Agata, chodź. Już. A gdzie mamy teraz iść? Nie wiem, gdzieś ten. Koło tego czarnego czegoś, bo ja nie wiem, co to jest. To muszę wpisać w internecie, co to jest. Laura, chodź. Dobra. Nie musisz Antoninami się przekrzykiwać. Dobrze. Spoko, skoro tak uważasz. Ej, chłopaki, chodźcie do lodówki. Chyba koło lodówki chciałeś powiedzieć. Dobra. To jestem tu. Henryk! Co? Chłopie, chodź już. No już, zara. Dobra, jest ten. Dobra, ja idę tu, do lodówki. No to wskakuj do lodówki. Dobra. Tygrysia, ja idę do lodówki. No to idź. A gdzie go poniosło w ogóle? A skąd ja mam wiedzieć? Przecież nie widziałeś Stasia? A gdzie on poniósł? On jest w lodówce, człowieku. Dobra. On naprawdę jest w lodówce? Se zobacz, nie widziałeś? A no faktycznie jest w lodówce, dobra. To ja już ci nie przeszkadzam. Dobra. Staję tu. No to ja będę stał... Gdzie ja mam stać? Dobra, to staję tu. Czemu ja jestem tyłem? Dobra. To tu staję. No Jezus. A Blight to co? Będzie tak leżała, czy co? Mogła z nami nie iść na ten. Na wycieczkę. Ale ona z naszą opiekunką, wiesz? Wiem, no i co z tego? Ona się nie umie poradzić. Coś ty zrobił? Jak to co zrobiłem? Włożyłeś kokardę Blight, człowieku. Nie nazywaj mnie człowiekiem. Nazywaj mnie psem, Colim. Nie widzisz? Widzę właśnie. No. A to czemu się wtrącasz? A wiesz, że Tygrysia to moja dziewczyna? Jak to twoja dziewczyna? No tak to moja dziewczyna. Chyba ci się pomyliły słowa. Cornelia to jest twoja dziewczyna. A, no. Jak mogłem zapomnieć, że Cornelia to jest moja dziewczyna. Ej, Cornelia, chodź. Co? Jesteś moją piękną panną. I co, że jestem twoją piękną panną? Może nie jestem twoją piękną panną, bo może wiesz, co ci zrobię. Co mi zrobisz? Pobiję cię. Jak taka mądra lisiczka może mnie pobić, co? No. Dobra, nie będę twoją dziewczyną. Dlaczego? A dobra, zresztą nieważne, będziesz moim... A jakim... Chłopakiem. Dobra, słuchaj, będziesz moim chłopakiem. O, w końcu coś mądrego powiedziałaś, wiesz? No wiem. Dobra. Co wy robicie do Anielki? Do jasnej Anielki. Całujemy się, durniu, nie widzisz? Wygląda, jakby to był seks. Co ty gadasz za głupoty? Przecież to... Pff.
To nie jest żaden seks. Wiesz co, że to nie jest seks. Wiesz co? Ja już po prostu nie wiem, co mam powiedzieć. A co? Jak ty, chłopie, nie możesz wiedzieć, co ja mam powiedzieć, no? Jajco. Henryk, bądź ciszej, bo ktoś cię przyłapie. A, no dobra, no to... Nikt mnie nie przyłapie, wiesz? Wiem. Auć. Czemu się przywaliłeś? A wiesz czemu? Czemu? No bo ten... Nie miałem fałdolców. Na co? No, na co? Po co komu fałdolcy, skoro ten... Znowu się przywaliłeś. I co z tego? Znowu po raz trzeci chyba tam, któryś się przewaliłeś. Ja się nie przewaliłem, tylko leżałem, wiesz? Jakoś ci nie wierzę. Ach, dobra. Wiesz co, chłopie, bo musisz ten wstać. I no co ty robisz? Co ty robisz, do cholery? Jak to co robię? Przecież cię pomagam. Nie widzę, żebyś pomagał. I co nie widzisz, że ja bym ci pomagał, co? Ale jesteś. Jesteś bambikiem okropnym. Ja bambikiem? Co ty gadasz? Dobra. Robimy sobie. Robimy dziecko. Co ty gadasz? No robimy dziecko. Dobra, to jest młoda para. Jaka młoda para? Dobra, no to młoda para. No to selfie robimy. I to jest właśnie młoda para, wiesz? Wiem, właśnie. Dobra, robimy. Co ty? Co wy robicie? Jak to, co my robimy? Uprawiamy seks. Co ty gadasz, Henryk? No. Żadnego seksu. No wiesz co? Co? Jesteś, Erik, jesteś taki naiwny, że nie umiesz, nie wiesz, co to jest seks. Seks to jest miłość. I co, że to jest miłość? Ale to jest obrzydlistwo, wiesz? No, bo nikt się nie lubi, no. Aha. Chyba ty. Chyba tobie nikt się nie lubi. Chyba nikt ciebie nie lubi. Kornelia, co ty wyprawiasz? Jak to, co wyprawiam? Bawię się z nim. Nie widzę, żebyś się bawiła. Uprawiasz z Henrykiem seks. Kobito, jak można takiego coś okropnego robić? Dobra, koniec seksu. Ja muszę już iść. Nara. A ty gdzie? Jak to gdzie? Idę z moją byfy do Wyra. Do Wyra Tygrysi. A ty czemu się, blajt, nie odzywasz? Tylko leżysz i nic nie robisz. No bo wiesz, bo nie mogę wstać. No bo się wciąż przewalam. No i co, że się przewalasz? Moja kamera spadła. Jeszcze mój palec do tego był widać. No dobra. No po prostu brak mi słów. Gdzie do cholery jest Henryk? Henryk, gdzie ty jesteś? Chciałem z moją dziewczyną uprawiać seks. Niż seks jakiś w domu. O, sorry. Żeby ci nie było widać. No dobra. Dobra, która jest teraz godzina? 24, a co? Tylko tak się pytam. Auć. Znowu się przewaliłem. Dobra, ty, Grysia, wiesz co? Bo my teraz już wychodzimy z domu, bo zaraz ten samolot po nas przyleci. I zaraz wracamy do swojej chałupy. A, no to okej. Okay. No to sorry, że jesteś to tak na krótko, ale wiesz. Może jeszcze kawkę wam na drogę zrobię. Nie, dziękujemy, ja odmawiam. Ja też odmawiam. Ej, Staś, wyłaź z tej lodówki. Już wyłażę. A, dobra, no to co, możemy iść już. No. Dobra. Samolot już po nas przyleciał. Dobra, my już idziemy, nara. O Boże, no dobra, muszę się tak przestawić. Dobra. Jeszcze Blight na końcu, jak zawsze. Blight już zawsze jest na końcu, nie? No.
No właśnie. No dobra. No to już Dominika po nas przyleciała. No. Aurora. Kornelia, chodź. Już. Nie, teraz z tobą. Będę teraz z tobą gadała. No i co? Bo wiesz, bo ja cię bardzo lubię, wiesz? Wiem. No. A Agata to na 100% lubi ten. Laurę. Aha. No aha, wiesz? Wiem. No. Hej dziewczyny, Patrycja, mogę porozmawiać z Kornelią? Nie, ja teraz rozmawiam z Patty. A, no dobra, no to okej. Dobra, może tu chyba na górze. Nie, co? Żadne góry, dobra. No to ja teraz tu będę. Yeah. Dobra. Jezu, ty się w ogóle, Stasiek, nie zmieścisz w tym samolocie, że wiesz. Po prostu. A gdzie Blight? No dobra, Blight, ty za to musisz być, bo będziesz nas pilnowała. Dobra, lecimy. Ała. Przewaliłam się. No i co? No i to, że ten, nie patrzysz, co robisz. Dobra. Zamykaj ten wigwam, czy jak to się tam nazywa. Ty zawsze, Blight, musisz ściągnąć kokardę, bo będzie to naprawdę długa podróż. Długa podróż. To będzie długa podróż. Dobra. Jak to się to zamyka? Kurde, o, proszę bardzo, dobra. No to lecimy z tym koksem. W sumie mam właśnie kokard założyć na siebie, ale już dobra. Dobra, jesteśmy w Polsce. Jesteśmy już w Polsce. Dobra. Wysiadamy z tego samolotu, bo naprawdę nie wiem po prostu. Trzeba wyjść, bo co? Dobra. Ja już muszę iść. No to idź, Blight, no idź. Już idę. Agata. Dobra, nara. Na razie. Ja idę do domu, nara. Do mojej siostry. No to idź. Narka. See you. Ja chyba też muszę iść, nara. Czekajcie na mnie. Henryk, chodź. I Stasiek. Dobra, idziemy, nara. Eryk. Co? Idziesz? Idę. Dobra, narka, nara. Dobra. To ja mogę zamykać ten samolot. No dalej, czemu się to nieco zamknąć, to gówno. Dobra, niech tak będzie. O, dobra. Ja rzucę! No! Nie ma co robić, nie ma siostry w domu. Co ja mam teraz sama robić? Siedzi w domu cały czas? Bez przesady. Siema siostra. Siema, jak było na tej wycieczce. Auć. No kurde, znów się przywaliłam. Kurde, no. Znów spadłam, no. A wiesz, na wycieczce było fajnie. Dobra, no to okej. Dobra, muszę się żegnać z widzami, bo mam na moim telefonie mam już 58%. Dobra, muszę się żegnać, nara. Jeszcze jedna nagrywka będzie. To będzie odcinek, to... Bo jeszcze jedną nagrywkę zrobię. To chyba będzie ten na 68 odcinek, jak dobrze pamiętam, czy tam któryś. Nie wiem. O Jezu. I będzie zabawa na dworze. Dobra, ja muszę się żegnać, nara.